Premium są za golda, nie? Czekaj, bo mi zniknęło. No, czołgi premium są za golda. Co są lepsze jakieś? Są, nie są lepsze. Są tak jak reszta, tylko że ich utrzymanie, czyli naprawy i uzupełnienia... To jest geld? Nie, kosztujemy jej kredytów i te czołgi dostają w chuj więcej kredytów i doświadczenia. Głównie te czołgi służą do zarabiania. A. Kupujesz no to... czołg za golda i ten. Jesteś... No to jest mój taki czołg premium, tak? W tej chwili, to jego dostałeś za darmo, nie? Od Wargamingu. Tierceci. Tak, co mają ciekawego? Mają T-18, na które powinieneś wyjeżdżać. Suka 7-6 nie powinieneś wyjeżdżać przed nią. Cruiser 2 ma 4-strzałowe albo 5-strzałowe działo, które teraz przydoli. Jak jedno wszystko w ciebie, więc generalnie lejowe. Na tej mapie medami i lejdami najlepiej jechać albo maksymalnie lewą, tylko że tam się ustawiają te deki, albo całkowicie prawą zrobić im rush i tyłu się wpierdolić, ewentualnie między uliczkami próbować coś obok jednąć. Dobra, idę w lewo, bo tam też jakaś ekipa się cała zbiera. No bo tak, tam między tymi budynkami jest zawsze na kierunku. Jadą wam wpierdolić, koleś ma pseudonim. Jadą wam wpierdolić, tak po śląsku. OFC. Nie, tak? OFC? Of course. Nie, widzisz, teraz na twoim miejscu jakbym był, to bym się dopiero tutaj przyczaił. Poczekam, jak się rozwinie sytuacja, ponieważ kto tu raszuje, to bije. To jest gra o kampera. Jeżeli na przykład tutaj będziesz miał pusto, to ja bym próbował się im wjebać na plecy, a jak się na plecy wpierdolisz jakiemuś niszczycielowi albo komuś, to gościa nie ma, nie? No dobra, powiedz, na razie czekam. Nie, no poznasz mapę. W tej chwili widzisz. Na razie. Tako tu. Widzisz, goście tu dostają wpierdol. Jakbyś tam z nimi pojechał, to raczej byś już zginął, nie? No ci z lewej grubo, ja tutaj pilnuję sektor. No idzie o, proszę, sobie. Zjebali AT1. Teraz bym rozważał rush im na plecy ten. Prosto i w lewo? Na tych trzech? No góra i nad tym gdzie nad tam tym zielonym? No, tam nad nim. Na bank zginę, no. Pewnie zginiesz, ale no, jest ich tam czterech, więc, ale nie, mają nic nie low HP, jest szansa, że im można dojechać. Jolo, jolo. Na pewno podjadę, nie trafi, koleś odwróci lufę i mnie zestrzeli. Na razie nie widzę na tym, że tu jesteś. Od tego zacznijmy. Jadę. Masz tu gościa zaraz po lewej. To jest na strzelę. Yeah! Nie strzelę tak szybko. Nie? Masz gościa, kolejnego z lewej. Z lewej, tu jest gościu. Właśnie to jest cruiser. Nie mogę trafić. Nie, wiesz co, shiftem miesz. Ale mi samo z... Kaczę tam, tak. Na początku jak masz te problemy, to możesz próbować, wiesz, dawać auto na mierzenie, tam masz gościa. Za domkiem jest, nie? Mhm, ale może się wychyli, a jak nie, to od placków bym się na niego wpierdalał. Czyli od prawej. Wiesz, on teraz będzie cofał i wyjedzie idealnie ci pod lufę, bo tam był gościu rozszuje. Nie, możesz tam podjechać, śmiało. Albo tutaj ci wyjedzie. No, wjechał mi mam. No, już skurwę go podpalił. To jest cruiser, on będzie ładował teraz. Wpierdalaj się w niego, bo ładuje magazyn. Jadę! Ładuje magazyn. Jadę! O! Załadował. Załadował. No, załadował. Dupę ostro. Poszczelał. Bronko, walcz. Dobra, jesteś ty wielkie bronią. To jest niszczyciel czołgów, on jest przebijalny jak szmata, ale wpierdala do meczu, tyle że ja pierdolę. No. Być może tamten czołg już ci wrócił. Właśnie mam taką nadzieję, że ta bitwa już tam wróciła. Aktualizacja garażu. O proszę, wygrana bitwa. Gdzie to jest? Tutaj masz meldunek. Jak sobie dasz tutaj, no, albo tutaj możesz coś kliknąć. Nie, ci otworzy to okno. Szczegóły. Zwycięstwo. Wszystkie wrogi zostały zniszczone. Bez premium, z premium. Masz szczegółowy raport do góry. Jakby cię to interesowało, na przykład strzeliłeś 5 razy, raz trafiłeś. Dostałeś 4 hity. Dobra skuteczność to jest to. Dobra. Gdzie on jest? T26. O, widzisz, musisz go naprawić. No dobrze. I daj sobie teraz obsługę. I możesz dać napraw. Albo być leniem jebanym i zaznaczyć te dwa kwadraty. I po każdej bitwie automatycznie będziecie go naprawiać i uzupełniać. Very good idea. Very good. No i proszę, masz naprawę na czołg. Możesz coś wynaleźć, ponieważ masz 453 doświadczenia. Dużo. To możesz dać sobie badaj. Badam cię. Badamy. Działo lepsze? Działo to jest dobry pomysł, wieża to jest dobry pomysł, silnik to jest dobry pomysł.
Ty w trzecim się otworzył. Uh-huh, będziesz mógł wynaleźć te 46. Bierzemy to. Nie no, 1400... No, za dużo hajsów. No, porażka, przegraliśmy tam. Dobra. No, kupiłbym wieżę na twoim miejscu. No to nie. Aha. Nie kupowałbym silnika, tylko poczekał na lepszy. Na ten lepszy. Uh-huh. Działo, pokaż to działo. Prawym... Nie. Prawym daje albo jakąś tam informację o tym. Działo ma penetrację 51 i uszkodzenia 47 od przodu. To możesz sobie porównać ze swoim działem, które masz na przykład. 51 penet, 47 obrażeń. No, 57 i 41. Czyli będziesz miał większą penetrację, dużo czołgów przebijesz, więcej czołgów przebijesz, no i zależy jakiś damage, ale nie wiem, czy nie poczekałbym na lepsze działo. To? No, trzeciego to na przykład. Przecież no. To jest artyleria, ale... Znaczy, boże, haubica, ale... System, magazynkowy system ładowania to jest jakiś... No magazynkowy system ładowania to jest tak, że będzie pach, 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 parę strzałów, nie? Dobra, bitwa. Good price. Tam była jakaś opcja z misjami na to. Misja to jest co miesięczne albo co tygodniowe takie eventy, nie? Typu na przykład, nie wiem, jak wygrasz 15 bitew danym czołgiem, to dostaniesz kurwa 100 tysięcy golda, albo może kredytów, nie? Teraz cię rzuciło z tego, co widzę, chyba na czwarte tajery. Albo nawet na piąte, nie, to są czwarte. A ty jesteś trzecim, nie? Nie, drugi. No, trzeci dalej jest. Drugi tajer przecież mam. No tak, ale grasz na trzecie tajery. No to grubo. No. Jest trudniej. Za duże MMR mam. No tak, to masz za duże MMR, dokładnie. Dobra, to jest mapka taka, też bokiem jeszcze z prawej, nie? Nie, no środkiem rzadko się opłaca jechać. My first fight in this tank. Good luck. Tutaj masz chowanie się między skałami, czyli z prawej. Z lewej masz walkę o górkę. Jedziemy. Uwaga, żebym cię nie skasował, żeby... Ale wolno jedzie. Spoko, to do przygąski, silnik to będzie zapierdolone. Tego celowania się nie ogarnia za bardzo. Wiesz co, no nie ma co ogarniać, no. Za skały wyjadę, będę czajał, jak sytuacja się rozwija. Na początku będziesz miał problemy z jazdą, strzelaniem i tak dalej, to używaj tego prawego namierzania, nie? Ale w pewnej chwili już dojdziesz do takiej frakcji, że będziesz próbował na shifcie jeździć i celowo. Czyli na snajperskim. Czyli tak cały czas? Znaczy, no, wiesz, no, będziesz już miał tak, to będzie dla ciebie normalne, nie? To będzie tak napierdalanie combo Jace'em albo Syndrome. 100 gold for the first to enter KO. Czyli punkt K i 0 na mapie masz. Jeszcze są nie arty na przykład, albo ktoś na piżonie. Arty at J2, nie? Czyli tam jest artyleria, tam można mieć. Masz gościa z prawej. Zawsze patrz na minimapę, jak tak spocisz. Kierowca dostał! No nie, musisz poczekać już skrócić, to nie masz sensu. Jedna z gąsienic uszkodzona. No. Ciemnościolałem. No bo stanąłeś właśnie na otwartej przestrzeni. Nie schowałem się za żadną skałą, w żadnym krzaku, więc skądkolwiek by nie jechali, mieli cię na otwartej. Dupa. Zresztą się nie naszczelał. To jest gra o kamperach to tak. No zauważyłem, no. W tej grze się kamper. Wewnętrzny kamper to nie jest taki... Naprawię to. Dawaj tego czołga. Okej, okay, misja... O, tu jest coś. Już możesz sobie zobaczyć, nie? No w tej chwili niczego za bardzo nie możesz zrobić. Furia w ruchu. Nie wiem. Daj sobie na przykład, no nie masz dostępnych pojazdów, nie? Daj sobie na przykład, nie wiem, dzienne wyzwanie. Niżej masz tutaj. Nie. O, no. No daj sobie i daj na przykład wymagania. Skasuj ten okejkę. Widzisz, tymi czołgami. Szósty tier. Tymi czołgami masz misję. Teraz daj sobie warunki. Jeśli wygrasz 10 bitwów i będziesz tam dobry, no, to dostaniesz rzeczy, nie? Na tym to polega. Dobra, ruszaj. Okej. Idę sobie zrobić kawę. Tą dobrą? Aha. To zrób mi też. Dobrze. Dziękuję. A ja się zajmę szlaniem! Potem musisz powiedzieć, jak się mod kapitana bomby wgrywa. Bez tego nie gram.
Best mod ever. A są jeszcze jakieś inne mody? Kurna mod. Ale to są takie, że tak powiem, legalne? Tak. Grałem się później XVM. Co? XVM to jest bardzo użyteczny mod, poza tym, że ci pokazuje pingi i tak dalej, pokazuje ci, który gracz jest dobry, który nie. A XVM, dobra. A przy okazji daje ci zajebistą modyfikację mapy. Pokazuje ci, jak daleko masz zasięg widzenia, jak daleko masz zasięg radia, gdzie jest skierowana twoja lufa i tak dalej, po jakiej linii. I jak wykrywasz czołga, nie, że się pojawia na czerwono, ale później go stracisz z pola widzenia. O, jeszcze nie grałem z Stalingradu. Co to jest za mapa? Nowa mapa. Nowa? Weszła wczoraj, no. Jeżeli ci wykryjesz czołg, nie, i później ci on zniknie z radaru, to na mapa XVM-a zostawia ci punkt na tej mapie, nie, gdzie on stał. W którym był, takiego ducha jakby. Ostatnio widziany, nie? Cienia. To jest na czwarty tier, dobrze. No grasz na czwarte trzecim, więc jest trochę grubo, więc nie pchaj się na pierwszą linię. Dobrze, puszczę pierwszych tych ziomeczków. Gdzie jeszcze masz też? O, proszę, widzisz, na przykład mapę ci pokazuje, że to jest czołg ciężki. Tak sobie spojrzysz. W ogóle masz strasznie małą mapę. No nie widzę nic, czekaj. To jest lip. No czekaj. Musisz to skip. No to jedź już. No czekaj, mogę tą mapę zwiększyć? Ogólny podejrzewam, tam będzie to. Przejrzystość minimapy jest tylko... No nic, może się gdzieś indziej da. Tu, pole widzenia. Dobra, koniec. Dobra. Ty czekaj, daj jeszcze escape. Ustawienia. No. Grafika. Filtr koloru. No. Daj sobie film z lat 40. Tak? Zastosuj. Okay. O, dobrze to wygląda. Nie? Fajnie, podoba mi się. Myślę, że wiesz, nasycone kolory i tak dalej, ale no. Ten mi się najbardziej podoba. To czekaj, jechać prawą stroną, nie? Nie mam pojęcia, gdzie tu jechać, ale na pewno nie na środek. Nie, no jadą, może no bo oni tam jadą napierdalać. Dobrze! Możesz plażą pocisnąć tak jak chłopak ucisnę. Telefon mi dzwoni. Nie, no potem odbiorę, na razie mi się nie chce. Deszcze nie spokojne. Tararara. Powrócimy żywi. Nakarmimy psa. Zdążysz przed nocą? Co? Przed nocą zdążymy. Tak. Owszem. To przekurwimy. Uwaga, zmieniam pozycję. Dragon Fighter. Jadę. Potrzebny ostrzał na pieniądz 99. Przyjąłem. Halo, policja, nic nie widzę. Zawracamy. Czekaj tu jechać. Ale się z lewej strony wysypało ich multum. Jadę środkiem. Ale skoro jest ich tam tak dużo, to znaczy, że tu ich będzie mniej. No właśnie. Z tego co wiem, to na środek można wjechać, ale nie można z niego wyjechać tak po prostu. No, dostaje się tam wpierdol lekki. Zauważyłem. Dlatego bym próbował jakoś dać od boku albo od tyłu. Próbuję go dziubnąć. Grigori! Delikatnie, bo może być tutaj ktoś inny. Co delikatnie, wiesz, no. Grubo. O kurde, chowam się, Przodem do niego, daj sobie już na niego prawym. Cel namierzony. Z wyprzedzeniem pewnie, teraz nie trafisz, musisz z wyprzedzeniem. Cel poza zasięgiem. Kościu! Dostał! Jedziesz mu na przykład. Dostał, jadę za nim. Dobrze, odbije się wtedy, bo jest kurwa. Oooo! No, ale wyciągnął. Nie, to Tedek. Podejrzewam, że jest załadowana hobice i to wyglądało tak. O, ktoś stoi do mnie bokiem, nie żyje. Lufę dostałem, no. Trochę słabo. Smutek. Co za łysy?